Moi najdrożsi słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym z opóźnieniem ze względu na wiele prac, które musiały zostać ukończone i które jeszcze trwają, ale zawsze lepiej późno niż wcale. Czyli temat grudnia w magii, w rytuałach i w energiach. Jakie energie królują, jak je wykorzystać i co zrobić lub czego nie robić. Moi kochani, grudzień to jest taki czas spokoju, czyli czas, w którym najlepiej powstrzymać się od jakichkolwiek takich nowych początków. Czyli jeżeli w listopadzie udało nam się utrzymać nasz związek, czyli przetrwać kryzys w związku, to w grudniu tylko i wyłącznie koncentrujemy się na tym, aby go utrzymać, aby utrzymać te dobre energie. Tutaj będzie Wam bardzo pomocna moja książka, jak aktywować dobre energie w Waszym otoczeniu i jak usuwać te negatywne. Ponieważ właśnie w grudniu koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tym, aby oczyszczać nasze mieszkanie, aby korzystać z magii świec. Tutaj proszę sobie zerknąć do mojej książki Magia, aby korzystać z rytuałów anielskich, czyli przywoływać te istoty światła do naszego życia i korzystać z ich pomocy, a także czas takiego odpoczynku, relaksu i przygotowania się do nowego początku, który będzie miał miejsce w styczniu. Bo to właśnie styczeń, a nie grudzień, to jest ten czas, gdy energie są bardzo silne, aby zacząć coś nowego. I do tego właśnie stycznia należy się przygotować. Tym bardziej, że grudzień to jest taki czas, gdzie w naszej kulturze większość opanowana jest przez święta, przez Sylwestra, przez przygotowania właśnie do nowego roku i bardzo trudno skoncentrować się na tym, aby zacząć coś nowego. Czyli grudzień to również taki moment spojrzenia wstecz i spojrzenia naprzód, czyli czas jasnowidzenia, czas przepowiadania przyszłości. Tutaj wizje, czyli wróżby przyszłości są bardzo dokładne, bardzo dogłębne. Bardzo wiele można z nich odczytać, aby na podstawie właśnie tych przekazów przygotować się do stycznia i nowego początku. A z takich rytuałów magicznych, które możecie prowadzić samodzielnie, idealny na grudzień są rytuały, aby coś zapomnieć, czyli zapomnieć coś złego, ukończyć jakiś taki okres w naszym życiu, czyli na przykład zapomnieć toksyczny związek, czy zakończyć walkę z nałogiem. I tutaj takie właśnie rytuały będą idealne, a także, moi drodzy, rytuały płodności, czyli jeżeli ktoś chce zajść w ciążę, to właśnie ten miesiąc jest do tego idealny, aby skoncentrować się tutaj na pracach magicznych, które przyniosą Wam to oczekiwane potomstwo. A co nas jeszcze czeka w grudniu? Czekają nas trzy ważne daty. Pierwsza, 14 grudnia, czyli nasz wspólny rytuał, by nawiązać kontakt z aniołem stróżem, czy ten kontakt pogłębić lub uzyskać jakąś ważną wskazówkę, a także rytuał Święto Światła 21 grudnia i tutaj na moim kanale jest wiele filmików na ten temat, również na moim blogu, czy na mojej stronie znajdziecie informację na temat Jule, czyli jak przygotować się, jak wspaniale przeżyć Święto Światła. I ostatnia data, 28 grudnia, czyli pełnia księżyca i nasz wspólny rytuał dla Matki Ziemi. Moi drodzy, zapraszam Was serdecznie na nasze kolejne spotkania magiczne i jeżeli są jakieś pytania do tego tematu, bardzo proszę w komentarzach, postaram się jak najszybciej na nie odpowiedzieć. Moc miłości dla Was, z anielskim pozdrowieniem, Wasza Maria Bukardi.